Przypomnijmy, z rusztowania z wysokości 8 metrów spadło 3 mężczyzn. Zamontowane zostały niezgodne z przepisami rusztowania. Były to standardowe rusztowania, które nie spełniały tutaj wymogów do wykonywania pracy akurat na tym obiekcie budowlanym, czyli na tym wieżowcu, bowiem występowały tam takie wnęki. I taki charakter obiektu wymagał tutaj zamontowania specjalistycznego rusztowania, które uwzględniałyby te takie wąskie powierzchnie do wykonywania pracy. Na ławie oskarżonych zasiądą Grzegorz F. i Mieczysław M. Pierwszy z nich to właściciel zakładu ogólnobudowlanego. Jego firma wykonywała na zlecenie spółdzielni mieszkaniowej ocieplenie jednego z bloków przy ulicy Jastrzębiej na osiedlu przy lesie w Lubinie. Wykonywali czynności termoizolacyjne przy takim budynku wielorodzinnym, a dokładnie wieżowcu położonym w Lubinie. Ci mężczyźni pracowali na wysokich kondygnacjach. Dwaj z nich w czasie zdarzenia pracowało na 8 kondygnacji, znajdowało się, bo w ogóle w czasie pracy przechodzili z 10 kondygnacji na 8, natomiast trzeci pracownik znajdował się na 5 piętrze. W pewnym momencie, gdy dwaj mężczyźni znajdowali się na 8 piętrze, pękł dźwigar, na którym stali. Obaj zaczęli spadać, łamiąc dźwigary na niższych kondygnacjach. Wszyscy trzej mężczyźni spadli na ziemię, doznali oni wielu obrażeń ciała, które biegły z zakresu medycyny sądowej określił jako znacznie przekraczające okres 7 dni. Grzegorz F. odpowie za niewłaściwie zorganizowaną pracę i nieprzestrzeganie przepisów BHP. Mieczysław M. z kolei nie zapewnił właściwego nadzoru podczas prowadzenia prac budowlanych. Obu oskarżonym grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.